Myślę cały czas o przyjemnościach płynących z hobby, z pracy, która nas może relaksować. Nie jest to sam moment malowania. Jest to szereg krótkich momentów, które dają nam pełnię tej przyjemności. Jest to organizowanie wystawy, jest to moment, kiedy na wystawę przychodzi 200-300 osób. Mogę pokazać to, co ja robię, to, co mnie interesuje. Mogę porozmawiać z tymi ludźmi i dać tą przyjemność dla tych osób. To jest ten moment, kiedy przyjmuję zamówienie od klienta. Obraz jest gotowy, przyjeżdża klient, pokazuje i widzę tą radość. Kiedyś zdarzyło mi się, że dziewczyna odbiera obraz, przygląda się na niego i lecą jej łzy. Przypomniała sobie dzieciństwo, przypomniała sobie, że kiedyś mieszkała w Polsce, w Warszawie. Malowałem dla niej Park Łazienkowski. Te łzy to jest ten krótki moment radości, który dla mnie i dla ludzi z mojego hobby, z mojego malowania. Ponieważ plastyka ma być dla mnie przyjemnością, chcę się nią bawić. Dlatego wykorzystuję bardzo różne materiały. Często to są śmieszne sytuacje, zobaczę jakąś gazetę, co z tym zrobić, powstaje jakiś obraz. Kiedyś dostałem bardzo stare gazety, 80-letnie. Szkoda mi było, że przetrwały tak długo i przy dotyku mogą się rozlecieć, coś z nimi trzeba zrobić. W jednym momencie wpadł pomysł, żeby zrobić z tego obraz. Powstał chyba dość fajny kolaż. W tej chwili on wisi w szkole języka angielskiego. Wykorzystałem wszystkie momenty z opisem wieku tej gazety, ponieważ użyłem i klej, kawałki gazet zostały przyklejone, część uzupełniłem malowaniem. W sumie powstała fajna rzecz i cieszy. I tak może być z każdym materiałem. Można wykorzystać liście, praktycznie wszystko, co nas otacza, jest materiałem plastycznym. I wystarczy tylko wymyśleć, jak to wykorzystać. Będziemy mieć fajną zabawę i powstanie coś, co ludzi później będzie cieszyć. Kiedyś rozmawiałem na ulicy z kolegą, nagle odwracam się od niego, wchodzę w krzaki, za moment wracam, on zdziwiony, co się dzieje. Pokazuję mu w ręce, trzymam garść liści. Jak co się dzieje? Zbierałem materiały do następnego obrazu. Tak powstała seria obrazów malowanych na naturalnych, spreparowanych, wysuszonych liściach, seria kwiatów. Te obrazy cieszyły się dość dużą popularnością w Nowym Jorku. Pokazałem je tam na wystawie w Nowym Jorku. Na wystawie w Nowym Jorku pokazałem serię kwiatów malowanych na tych spreparowanych liściach. Oczywiście każdy temat można w ten sam sposób namalować. Chciałem pokazać kwiaty. Była to wystawa i również aukcja dobroczynna. Przekazałem obrazy na tą aukcję. Część obrazów została sprzedana. 50% z tych pieniędzy trafiło z powrotem do mnie, lecz drugie 50% posłużyło jako pomoc dla dzieci potrzebujących. Pieniądze te zostały wysłane do Kazachstanu dla leczenia. Czasami
plastyka nie tylko daje dla mnie przyjemność, ale mogę pomóc w ten sposób innym ludziom. 3 z tych obrazów przywiozłem z powrotem do domu. Ponieważ no, u mnie w mieszkaniu jest dość dużo już obrazów, nie mam miejsca, często wykorzystuję ściany na holach w budynku, gdzie mieszkam. Tam powiesiłem te obrazy, wisiało zresztą dość dużo tych obrazów. Któregoś dnia wracam do domu, okazuje się, że resztka z mojej serii nowojorskiej została skradziona. I w tym momencie strasznie mieszane uczucie. Z jednej strony wściekłość, że straciłem coś, co jest moje, w co włożyłem tyle pracy, tyle mojego serca, a z drugiej strony myślę, moje obrazy zostały skradzione. I z drugiej strony radość, ktoś ukradł moje obrazy. Tematy do malowania w zasadzie czerpać można w każdym momencie i z wszystkiego. Przyglądamy się jakiejś plamie na podłodze, kałuży, wyobrażamy sobie jakiś rysunek i już mamy pomysł na zrobienie kolejnego obrazu. Oglądam film, oglądam gazetę, co chwilę może wpaść jakiś pomysł. A w zasadzie kieruję się moim nastrojem. Jestem wesoły, wszystko fajnie wychodzi, używam fajnych, ciepłych kolorów. Maluję pejzaż z kwiatami, fajny ogród. Bo tak odczuwam to w tym momencie. Jestem smutny, wszystko leci jakoś w dół, nie udaje się, same kłody pod nogami. Użyję ciemnych kolorów. Będzie to od razu widać na obrazie. Myślę, że to robią wszyscy ludzie. Wszyscy, którzy malują, kierują się swoimi nastrojami. Może u mnie częściej występują te wahania, stąd tyle różnych styli, tyle tematów. Ale przez to mam lepszą też zabawę. Bo nie jest to monotonne, nie maluję cały czas 30 lat tylko twarze, ale będzie to każda tematyka. To są kwiaty, konie, pejzaż. Praktycznie no, wszystko, co mogę sobie wyobrazić, co mi wpada pomysł, będzie na dany moment dobrą zabawą, dobrym fanem dla mnie. W zasadzie przy malowaniu kolory muszą być najważniejsze. Ten sam motyw malując, jeżeli użyjemy innych kolorów, możemy zupełnie zmienić nastrój. Kiedyś przed wystawą brakło mi tematu, czas gonił, nie wiedziałem co robić, brakło mi tematu, zastanawiam się, zadzwoniłem do mojego profesora. Mówię, pomóż, bo nie wiem, mam 3 dni i muszę mieć jeszcze jeden obraz. Co malowałeś? Stary dwór, ogród właściwie, przy starym dworze. Zrób to samo, tylko zrób budynek w innych kolorach. Wyjdzie ci zupełnie inny obraz, a jednocześnie pokażesz, jak strasznie może się zmienić ten sam obraz w różnych kolorach. Będzie dobre ćwiczenie dla ciebie i będziesz miał już temat. Rzeczywiście, w pierwszej wersji budynek był żółty, w drugiej użyłem bieli. Przez to automatycznie zmienił się cały ogród, zmienił się nastrój. W zależności jakich kolorów użyjemy, oglądając później obraz, możemy wyczuć, która to była godzina, jaka pora dnia. Tylko przez zmianę kolorów możemy zmienić cały klimat obrazu. Przykładowo możemy namalować noc, bagna, las, jest straszna noc. Patrząc na to, czujemy dreszcz, scena z filmu, z horroru. Jeżeli tylko rozjaśnimy
tą głęboką noc, użyjemy jaśniejszych kolorów, użyjemy do tego blików, powstanie nam z tego samego tematu, powstanie nam obraz o tematyce miłosnej, romantycznej. Jak bardzo ważne są kolory. Moje obrazy są moim językiem na wysławianie się, na komunikowanie się z ludźmi. To, co maluję, nie dość, że jest odzwierciedleniem moich uczuć, myśli. Ja chcę to pokazać na obrazach. To jest jeden ułamek, jedna chwila. Chciałem tutaj na tym pejzażu pokazać to, co w danym momencie czułem. Moją radość. Są użyte ciepłe kolory. Wtedy byłem bardzo szczęśliwy. Na tym chciałem pokazać moją głęboką, lecz platoniczną miłość. Platoniczną, ponieważ czystą, nie fizyczną. Samo uczucie, stąd kwiat jest biały. Czasami jest łatwiej w ten sposób mówić, nie wyrażać słowa, tylko namalować. Jest to łatwiejszy dla mnie język. Mówię tutaj o języku przekazu. Jest to i symbolika. Bardzo ważnym jest znalezienie impresji, wrażenia, odpowiednie światło, cienie. To wszystko sprawia, że obraz jest silniejszy w swoim odbiorze. Byłoby bardzo świetnie, gdyby ta przyjemność płynąca z obcowania z plastyką przynosiła jakieś inne efekty, gdybym mógł zarabiać z tego, gdybym mógł żyć z plastyki. Czasami mi się udawało. Przez krótki okres, zaraz po szkole, byłem plastykiem miejskim. Później przez wiele lat pracowałem jako projektant. Żyłem z mody. Czy moje obrazy są dobre? Na pewno nie ja odpowiem na to pytanie. Dla mnie satysfakcją jest to, że mam świadomość, że moje obrazy są prawie na całym świecie, są w wielu krajach. Udało mi się w Polsce zrobić kilka wystaw, później były Niemcy. Kilka wystaw zrobiłem w Stanach. Myślę, że nie jedna jeszcze przede mną. Chyba największą satysfakcję miałem z malowania obrazu, który znalazł się w Watykanie. Obraz ten został ofiarowany przez władze miejskie podczas wizyty jednego z największych Polaków na świecie, dla Jana Pawła II.